Czuwaj druhu opoźny. Druh Jan Panto melduje dwa patrole w 6. dechanie przemakalni na apelu. Stan 18. Czuwaj druhu. Druh Patryk Czerny zgłasza patrol cukiereczki na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 13. Czuwaj druhu oboźny. Samarytanka Ewa Surdel melduje młodszy patrol 9. mieleckiej drużyny harcerskiej na apelu rozpoczynającym. Stan 12. Czuwaj druhu oboźny. Ochotniczka Laura Ciesińska melduje patrol. Nie ma nawet takiego problemu na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 8. Czuwaj druhu oboźny. Samarytanka Małgorzata Guszewska melduje patrol. Wyglądasz jak przez okno. Na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 13. Czuwaj druhu oboźny. Przy patrolem Dawidziała melduje patrol wędrownicy nocy na apelu. Stan 7. Czuwaj druhu oboźny. Patrolowy K.O. Kojder melduje patrol palmy na apelu. Stan ogólny 8, obecnych 8. Czuwaj druhu oboźny. Przewodniczka Oliza Bosek melduje patrol poszukiwaczy przygód na apelu rozpoczynającym rajd. Stan zgodny z prawdą. Czuwaj druhu oboźny. Dźwig Karol Adamczyk melduje dwa patrole 8 drużyny harcerskiej Omega. Stan 10. Czuwaj druhu oboźny. Dźwig Jakub Koż melduje szybki, zwięzły, inteligentny, super zabawny konwój intelektualny w skrócie szyszki na apel. Stan sprawdzony, 2 nieobecnych usprawiedliwionych. Czuwaj druhu oboźny. Kamil Leśniak melduje patrol za horyzont na apel rozpoczynający biwak. Stan zgodny z sprawdzonym. Raport wstąp. Ktoś baczność? Aplauzy na portu patrz. Czuwaj druhno komendant. Druh oboźny Michał Kozioł melduje Hufiec Mielec, Hufiec Kolbuszowa, Hufiec Jarosław i inne hufce, które również tutaj z nami są, na apelu rozpoczynającym rajd. Stan zgodnie sprawdzony. Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij. Coś baczność? Związek Kolityństwa Polskiego, komendant hufca imienia Antoniny Gębicowej w Mielcu. Mielec 6 kwietnia 2018, rozkaz L4 łamany przez 2018. Spocznij. 2. Hufiec. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów Komisji Komend Kursu. 2.3.1. Powołuje z dniem 6 kwietnia 2018 roku Komendę Biwaku Glon i powołuje w jej skład następujące druhny i druhów. Przewodnik Natalia Bodzony, komendant biwaku. Przewodnik Aleksandra Kraniczka, zastępca komendanta do spraw programowych. Służba. Przewodnik Aleksandra Światowiec, zastępca komendanta do spraw organizacyjnych. Służba. Przewodnik Uweł Początek, komendant tras. Służba. Michał Kozioł, oboźny. Służba. 232. Mianuje opiekunem wychowawcą na następującym druhny i druhu. Podharmistrz Julita Stępie. Służba. Przewodnik Daniel Świątek. Służba. Przewodnik Agnieszka Brunia. Przewodnik Kamil Kajdy. Służba. Przewodnik Tomasz Sunder. Przewodnik Bolivia Boska. Karol Koj. Małgorzata Jabłowska. Baczność? Czuwaj. Podpisał komendant hufca harmistrz Basłuchacz i Maryniak. Spocznij. Dobrze, moi drodzy, także witam Was na biwaku. Jest nas bardzo dużo, bardzo się też z tego cieszę. Jeśli są jakieś sytuacje, że się zamykało arena. Przypominam, że będziecie potem ktoś będzie musiał to wynieść i myślę, że nie będzie to dla niego żadna przyjemność. Jeśli się coś stało, to znaczy zatkała mi się ta aleta, zepsuło mi się coś, odbiło mi się o pękę wysówki czy inne tego cuda, to pamiętajcie, wędrówka jest w stanie czyli do takich rzeczy należy niezwłocznie natychmiastowo informować, bo no, potem mogą być po prostu problemy. A o wszystkim musimy wiedzieć, bo potem znajemy szkołę, jak się szybko coś dzieje, to nie ma co sklepać, tak? Dobra, to chyba z tej mojej strony to tyle. No dbajcie o to, żeby mieć coś w pokojach, to też bardzo ważne, będzie na pewno przychodzić, sprawdzać i kontrolować. Jak coś będzie nie tak, to chce tam pograć na gitarze, porozmawiać i tak dalej. Ona będzie Krzysztofa. Zobaczycie. Zobaczcie, na pewno jest nasza niespodzianka. Też uważajcie na książki, które tam będą. No i już tego chyba życzę miłej zabawy i żebyśmy wszyscy przetrwali do niedzieli. Ktoś jeszcze z opiekunów chciałby tutaj zabrać głos? No ja również chciałbym Was serdecznie przywitać. Chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o trasie i o różnych atrakcjach, które ja dla nas przygotowałem. Po pierwsze, tak jak Natalia powiedziała, trasa jest dość wymagająca będzie. Jest dość zróżnicowana. Tereny prowadzą niekiedy przez tereny podmokłe, ale pogoda była dość dobra, więc powinno być wszędzie sucho. Co dalej? Także sugeruję się wyspać, to po pierwsze. Po drugie, dużo osób pyta o tą aplikację, która była w informatorze. Kto czytał informator? Ręka do góry. A kto ze zrozumieniem? Dobra, okej. To jeżeli ktoś z patrolu, któryś z patroli nie ma jeszcze tej aplikacji, to pewnie będziemy robić odprawę patrolowych, to wszystko wyjaśnię, po co jest nam w ogóle ta aplikacja. Co jeszcze ciekawego? W razie czego ta aplikacja nam pomoże nas po prostu odnaleźć w lesie, coś takiego, jeżeli będzie z tym problem. Trasa jest wyznaczona na około 23-4-5 km, taki jest mniej więcej przebieg. Oczywiście dla harcerzy starszych wędrowników ta trasa jest dłuższa, to mówiłem dla harcerzy młodszych. Co jeszcze ciekawego? Także zapewne harcerze starsi... Ale proszę o ciszę! Zapewne harcerze starsi nie będą mieli wyznaczonej trasy, dostaną same punkty i sami będą musieli sobie nawigować. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie pomagamy, już wspomniał. Prowadzimy segregację śmieci, Boże śmierci, śmieci, jesteśmy ekologiczni. Wolałbym, żeby segregacji śmierci nie było, także jakby coś się działo, to przebiegajcie. Ale teraz poważnie, prowadzimy segregację śmieci, jest pojemnik na butelki, na wachlarce i na inne odpady. Tak samo zadamy zakrętki, do zakrętki będzie stało przy tych pojemnikach, no właśnie, pojemniki są pod schodami. Nie, ja miałam tą rękę, a to jest jakaś bez sensu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Co? A dobra, sorry. Tak? Nie, dobra, pokaż. Cześć kochani, znajdujemy się właśnie na biwaku wędrownym na Gromie. Jest pierwszy dzień i przed chwilą odbył się apel, a teraz odbędą się zajęcia. Zapraszam do oglądnięcia relacji.